Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu podziękować za przyjęcie zaproszenia w tak trudnym czasie, jeszcze okresie pandemicznym i wojnie u naszych sąsiadów. Chcieliśmy dzisiaj uroczyście wręczyć wyróżnienia, nagrody, stypendia. Jest to podsumowanie współzawodnictwa sportowego w roku 2000, za rok 2021. Witam wszystkich serdecznie. W szczególności witam zawodników, stypendystów, osoby nagrodzone. Witam trenerów, prezesów klubu, opiekunów, jak również rodziców. Gratuluję osobom nagrodzonym osiągniętych wyników. Na pewno to było okupione trudną pracą i wysiłkiem. Jeżeli coś robimy w życiu, to warto to robić z pasją i z dużym zaangażowaniem. Dla takich chwil jak dzisiaj, że Wasze osiągnięcia są docenione i nagrodzone. Jest to nie tylko Wasz sukces indywidualny, ale sukces Waszych trenerów, Waszych klubów. Jest to zarazem sukces nasz samorządu gminy, który wspiera Waszą działalność. Także chciałbym Wam życzyć wytrwałości i życzyć dalszych sukcesów. Chciałbym także podziękować tutaj pracy komisji naszej, Komisji Sportu, której przewodniczy pan radny Zbigniew Serwetnicki. Także szanowni Państwo, myślę, że przystąpimy teraz. Zaczniemy od przekazywania nagród burmistrza. Ja również chciałbym bardzo pogratulować Państwu, tak jak tutaj pan burmistrz mówił już wcześniej, za ten Wasz trud, za ten Wasz wysiłek, ale chciałbym przede wszystkim, bo też przez no niemały okres, bo ponad 30 lat sam trenowałem zawodowo badmintona akurat, więc wiem, ile to trzeba było się i wylać potu, ile pobiegać po tym korcie, ale chciałbym też przede wszystkim podziękować rodzicom, którzy się zebrali tutaj, bo w sumie to wyście zaszczepili w tych dzieciach pasję, no i wspieraliście ich przede wszystkim. Trenerzy, jak zawsze, też dołożyli swoje do tego sukcesu, no i przede wszystkim Wam zawodnikom, prawda, bo to jest jednak Wasza, tu pokazujecie prawdziwy charakter sportowców, gdzie jest ta determinacja, gdzie jest właśnie ten hart ducha i przede wszystkim tak samo no Wasze zaangażowanie, to jest jednak istotne, tym bardziej, że mamy warunki trudne, ubiegły rok pokazał właśnie, to był jeszcze rok covidowy. Nie wiadomo, co będzie w tym roku, prawda? Zaczęła się, że niby schodzi już pandemia, ale inne sytuacje są bardziej polityczne. Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na kolejne Wasze sukcesy i miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie jeszcze lepiej. Dobrze, żeby nie przedłużać, będziemy przechodzić już do wręczania tych dyplomów. Poprosimy do nas tutaj Zuzannę Pług. Proszę nie uciekać, wszyscy ustawimy się tutaj, dobrze? Filip Kleczewski. Maja Naumczyk, przepraszam. Oliwia Zielińska. Anna Paruszewska. Maria Czyżowicz, Oliwia Węgrzyn, Miłosz Gałowski, Milena Tokarczyk, Adam Kondrak, Klaudiusz Leliński, Jakub Żłobicki, Zuzanna Słodkowska, Oskar Zapotoczny, Anna Kapi, no więc są to wszyscy nasi zawodnicy.
To już dziękujemy serdecznie, można sobie usiąść. Teraz będziemy wyczytywać stypendystów za osiągnięcia w ubiegłym roku. I tak Skwarczyło Oneta, zapraszamy. Gałązka Jakub. Piotr Adamów. Janko Maja. Rafał Mielnik. Kiszczyk Paweł. Cieślik Szymon. Bartosz Słodkowski. Słodkowska Karolina. Maciej Kowalczyk. Jakub Patryjach. Patrycja Piworun. Kinga Sztucka. Daria Baran. Wojciech Żłobicki. I Michał Jano. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Także ja wszystkich zapraszam do wytrwałej pracy, abyśmy się mogli na tej sali spotkać w przyszłym roku, już bez masek, jak pan przewodniczący powiedział, w lepszych okolicznościach, bo ten czas jest dla nas taki przykry, trudny dla nas, Polaków również. Dziękuję bardzo za przybycie.